Chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom za włożony trud w kształcenie, w częściowe wychowanie naszych dzieci, za pracę ponadetatową bardzo często. Dziękujemy wszystkim pracownikom administracji i panom woźnym, a naszym dzieciom najwspanialszym życzymy udanych wspaniałych wakacji i szczęśliwego powrotu we wrześniu do murów naszej szkoły. Dziękuję uprzejmie. Dom, rodzina, ciepło, zapach to tylko słowa, a tyle znaczy. Dom w znaczeniu dosłownym to miejsce naszego zamieszkania. Ale nie tylko, bo dom to przede wszystkim miejsce, do którego chce się wracać. A rodzina? Rodzina daje ciepło. Rodzina to ci, w towarzystwie których czujemy się sobą. Rodzina to wsparcie. Kiedy 35 lat temu tworzone były fundamenty dwunastki, cel, jaki przed nią stawiano, był jasny. Ma stać się wspólnym domem dla wielu pokoleń młodych ludzi. Ma stać się rodziną dla społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej. Chociaż ja sam nie towarzyszyłem przy procesie budowania podwalin szkolnej dwunastkowej rodziny, to dzisiaj, po 35 latach, z całą pewnością mogę stwierdzić. Cel został osiągnięty. Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania nadał medal Komisji Edukacji Narodowej. Najwyższe oznaczenie resortu edukacji i nauki panu Irynauszowi Matłocy. W imieniu naczelnika Wydziału Edukacji, tego poprzedniego, bo jest z nami także poprzedni naczelnik Wydziału Edukacji, pan Lucjan Rosiak. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za dobrą i własną przygodę. I tu przyjąć na swoje ręce Robertą życzeniami od kierownictwa Urzędu Miasta. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.